Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Standardowo kolejny tydzień, kolejny odcinek Kenobiego, więc po prostu omówmy go sobie. No i to w sumie tyle. Przejdźmy do rzeczy. Okej, po kolei. Odcinek zaczyna się od momentu, kiedy Kenobi po całej walce z Vaderem jest transportowany przez Stare do bazy tej ich ścieżki. I tutaj muszę zwrócić szczególną uwagę na scenę, kiedy i Vader i Kenobi są w zbiornikach z Baktą. Naprawdę ta scena jest po prostu mistrzowska. Obaj są w zbiornikach z Baktą, obaj leczą rany po pojedynku. Jeszcze Kenobi ma te wszystkie myśli o tym, co Vader mu powiedział podczas pojedynku. Jeszcze to porównanie, jak Obi-Wan jest, no ma kończyny wszystkie, a Vader ich nie ma. Gdzieś tam jeszcze oddech Vadera jest zawsze w tle. Zawsze jest to takie fajne uczucie, jak słyszy się oddech Vadera. Ciarki zawsze przechodzą, jak się słyszy. W ogóle ja miałem ciarki przez całą tą scenę. Więc naprawdę ta scena naprawdę mistrzowska. A co do samej ścieżki? Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jakoś tak coś mi tu nie gra w tej organizacji. Nie wiem dokładnie co, jakoś tak ta organizacja mi nie leży. Nie wiem, co dokładnie mi w tej organizacji nie leży, po prostu jakoś tak mi dziwnie, jak ta organizacja sobie istnieje. Nie wiem, chyba po prostu przyzwyczajenie takie, że jest rebelia, a jeżeli chodzi o osoby czułe na moc, no to jednak takie, że zawsze się mówiło, że po prostu oni się ukrywają i koniec. I takie, że nagle jest organizacja, która im pomaga, no to takie trochę nie pomyślałbym, żeby takie coś może być. Dlatego z tą organizacją mam taki lekki problem. Przechodząc do akcji odcinka, trzeba uratować Leję z bazy Inkwizytorów. I to mnie bardzo cieszy, ponieważ już wiadomo, że Obi-Wan w tym odcinku będzie działał. Pamiętacie, co ja i Adi mówiliśmy w poprzednich odcinkach? Że ta taka słabość Kenobiego, no okej, jest uzasadniona, wiadomo dlaczego ona jest i to jest jak najbardziej słuszne, że ona jest, ale po prostu to jest już irytujące. I że no, fajnie, żeby w końcu to się przekuło w coś innego, żeby Kenobi w końcu zaczął działać. Bo jeżeli tak to ma być, to ja miałem obawy o finał. O ten finałowy pojedynek, na który najbardziej czekam. Jest to mój najbardziej wyczekiwany moment w ciągu tego całego serialu. Żeby ten pojedynek był epicki, wspaniały i po prostu żebym, nie wiem, padł z wrażenia, jak ten pojedynek zobaczę. Więc tutaj już to, że Kenobi powiedział, że on sam w ogóle poleci i Leję uratuje, no to już mnie tak napawało mnie takim optymizmem, że on rzeczywiście coś będzie robił. A czy będzie robił, to przekonaliśmy się już w dalszych częściach odcinka. Ale zanim to mamy scenę przesłuchania Leji przez Reeve. Po prostu super się na to patrzy. Mamy Leję, która, tak jak już mówiłem, to jest po prostu nasza księżniczka z oryginalnej trylogii, tylko w ciele młodszym, o te, ile tam, 9 lat. Taka mała dziewczynka z trzecią siostrą tutaj w taką fajną rozmowę wchodzą, po prostu przyjemnie się na to patrzy. I co ważne, tutaj o trzeciej siostrze powoli czegoś się dowiadujemy. Podczas tego przesłuchania sama powiedziała, że też kiedyś coś straciła. Więc ta teoria, o której mówiliśmy, że trzecia siostra jest jednym z młodzików, którzy przeżyli Oscar 66 i po prostu nie ma nic, a potem została po prostu uratowana jakby przez Inkwizytorów, uratowana w cudzysłowie oczywiście, no to ta teoria zaczyna coraz bardziej być prawdopodobna. Podobna. Ja mam naprawdę nadzieję, że ta teoria się potwierdzi. No i też fakt, że Leja tutaj gdzieś tam już powoli zaczyna używać mocy, nawet nieświadomie, a jest to po prostu ciekawe. No ale przejdźmy do samej misji. Teraz znowu w przybraniu oficera, znaczy pod przykrywką oficera, wpuszcza Kenobiego do bazy Inkwizytorów. I tu fajnie, bo ta właśnie w tym odcinku jest rozbudowana, o wiele więcej robi niż wcześniej i ja miałem właśnie nadzieję, że ona nie będzie taką postacią na chwilę, tylko faktycznie będzie więcej z Kenobim działać. I tutaj jak najbardziej w tym odcinku jestem z tego zadowolony, co ona robi. Wpuściła Obi-Wana do środka, Obi-Wan se mógł tam po tym latać i szukać Rey. Ogólnie ta akcja ratunkowa była dla mnie taka trochę powolna, trochę nudna, no ale jakoś do przeżycia. Ale mamy w tej akcji ratunkowej takich kilka fajnych momentów, jak choćby ten, kiedy Obi-Wan po prostu sprząta tych szturmowców po ciemku. No po prostu to jest super. W ogóle po prostu Obi-Wan walczący mieczem świetnym z tymi szturmowcami, to naprawdę pięknie wygląda. I naprawdę daje mi wielką radość, że faktycznie Obi-Wan z tą swoją szabelką jednak lata i coś tam robi. I też ten moment, kiedy Obi-Wan stanął w takiej swojej charakterystycznej pozie i jeszcze tak obrócił mieczem świetnym, tak wiecie, tak obrócił w kółko. No po prostu czułem, że coś się tam w nim ruszyło i mamy znowu naszego Jedi, który działa i robi. I super, i to mi się podoba. Ale co by nie mówić o tej akcji ratunkowej, ważnym momentem w niej jest to, że widzimy ten grobowiec. Ja naprawdę byłem w wielkim szoku, jak ten grobowiec zobaczyłem i nie jestem pewien, ale mi się wydaje, mogę się mylić, że ten chłopiec, który tam był, to był ten młodzik, który rozmawiał z Anakinem w epizodzie 3. Mogę się mylić, może mi się tylko tak wydawać, ale tak mi się wydaje, że to był chyba on. Ale w ogóle, sam fakt, grobowiec
koniec taki w bazie inkwizytorów. No to jest po prostu... Tego się nie dało przewidzieć, że takie coś będzie miało miejsce. I ja tutaj byłem zaskoczony, miałem nawet lekkie ciary na myśl tego. Chociaż też nie do końca rozumiem, jak to działa. To są po prostu... Te ciała są zamknięte w takich komorach jakby. Nie wiem, o co tam dokładnie chodzi. Nie wiem. Ale tak czy siak, jak to zobaczyłem, no to miałem lekkie ciary. No i dobra, zobaczyliśmy grobowiec, Rhea uratowana, no i trzeba uciekać. I tam mi tylko się nie podobało, nagle ci rebelianci, w sensie rebelianci, okej, mówię rebelianci, mi tak jakoś po prostu wygodniej powiedzieć rebelianci. Trochę XD było dla mnie to, że tam nagle został jakby, moim zdaniem, na siłę wciśnięty wątek zginięcia jednego z rebeliantów. W sensie jakby po co? Dlaczego? I ogólnie jest tak, że ja nie lubię czegoś takiego, że są wprowadzane postacie, które nic praktycznie nie robią. Bo ta dwójka pilotów, oni nic właściwie nie zrobili. Oni tylko przylecieli i nagle, że tutaj oni są dla siebie bliscy i nagle ten jeden rebeliant ginie. Więc dla mnie to było trochę dziwne, takie trochę po co? Po prostu można było wylecieć i koniec w sumie, albo nawet nie zwrócić jakiejś większej uwagi na to, że on zginął. Nie wiem. Ale dobra, udało się, ja uratowana, wszystko spoko. No nie do końca. I tutaj ważny moment. Przychodzi Vader i dusi Reavę. No jak tylko Vader szedł i po prostu ją łapnął. No po prostu pięknie, po prostu, no. Ja wiem, że ja się może za bardzo jaram, ale ja Vadera uwielbiam. I gdy Vader właśnie jest taki, że tę moc faktycznie, on coś robi tą mocą, co jest taki potężny, no to po prostu pięknie się na to patrzy. Już nie mówię o skręceniu chłopcu karku w poprzednim odcinku, bo to wszyscy po prostu byli w totalnym szoku, jak zobaczyli tę scenę. Ja zresztą też. Gdyż tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, że design Vadera trochę jakoś z początku mi nie grał, potem powolutku już bardziej, to w tym odcinku już właśnie ten design Vadera mi się bardzo podobał. Bo ten Vader jest troszeczkę inny, ale też dobry. Tylko miałem właśnie takie z początku. Coś mi tu w tym Vaderze nie gra, a potem już takie, dobra, Vader wygląda tak. Okej. Okay. Ale dobra, ogólne wrażenie co do tego odcinka. Taki krótki, trochę nudnawy, ale ogólnie uważam, że ten odcinek był takim troszeczkę odcinkiem przejściowym. No bo teraz tak, będzie wiadomo, gdzie jest baza ścieżki, więc tam całe Imperium przybędzie. Znaczy może nie całe, bo sami Inkwizytorzy i Vader. Ale ogólnie, będzie walka i wszystko gdzieś powoli sprowadzać do pojedynku między Obi-Wanem a Vaderem. Więc taki odcinek był potrzebny, żeby właśnie troszeczkę te akcje lekko ją spowolnić, ale właśnie jakoś przejść do tego, co będzie się działo później. Więc w piątym odcinku pewnie Inkwizytorzy przylecą, będzie hurdur, wielka bitwa, a w szóstym odcinku będzie pojedynek. Może jakoś tak to będzie. Nie wiem, trzeba będzie czekać do kolejnego tygodnia, żeby się tego dowiedzieć. Tak jak mówiłem już, takie czekanie z jednej strony jest fajne, bo się tak czeka i czeka i czeka. Z drugiej strony niestety trzeba czekać. Ale też fajnie, bo będzie Disney+, bo to będzie 15 czerwca, Disney+ wyjdzie 14, więc będzie można już oglądać na Disney+. Ja na pewno już na Disney+ obejrzę. I myślę, że już chyba tutaj mogę zakończyć. Chyba powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Także to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie też komentarz, co uważacie, podyskutujemy sobie chętnie, oraz też na dyskusję zapraszam na kinowców Hedostiego, czyli mojego Discorda, naszego, mojego, nieważne. W opisie jest link do Discorda, zapraszam serdecznie, pogadamy, no i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!